Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam Państwa serdecznie, Dariusz Woźniak w magazynie motoryzacyjnym Zakółka. Dzisiaj jest środa, jestem w tej chwili na parkingu pod jednym z marketów w Suwałkach. Jest świetna okazja, aby sprawdzić zupełnie za darmo swoje auto. Pani Katarzyno, co to za akcja i na czym polega? Akcja polega na tym, że sprawdzamy stan samochodów wraz z Profi Auto i Automoto Centrum. Bezpłatnie sprawdzamy stan samochodów. Cała impreza cieszy się chyba sporym powodzeniem, bo przed chwileczką była kolejka, ale panowie mechanicy szybko się uwinęli. Dużo już zrobione? To właśnie takie wyczucie, że pan akurat przyjechał i tu coraz mniej. Chęci są, widać bardzo dużo ludzi, jest dość ciekawych, co to jest za akcja, bo wiadomo, akcja jest dopiero pierwszy raz w Suwałkach. Miejmy nadzieję, że będzie jej w przyszłości powtarzana. No i jak na początek jest bardzo dobrze, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wiosna, dobry moment, żeby sprawdzić tak. Auto i naprawdę wiele elementów sprawdzają panowie. Tak. No to zatem podejdźmy do mechaników, sprawdźmy jakie elementy są kontrolowane. Zatem jesteśmy przy mechanikach, zatem panie Pawle, co jest sprawdzane w aucie? Sprawdzamy ustawienie świateł, stan oświetlenia, stan opon, stan zawieszenia układu kierowniczego, stan akumulatora i stan płynu hamulcowego. No, zupełnie sporo rzeczy, jak na zupełną darmochę, co niespodziewane. W dzisiejszych czasach jakieś usługi zupełnie za darmo dostać. Oczywiście, ale chętnych dużo jest. Dobrze. No, zobaczmy zatem, jak to jest robione. Teraz będziemy sprawdzać luz w zawieszeniu i w układzie kierowniczym. Zawieszenie, układ kierowniczy jest w porządku. Teraz sprawdzimy płyn hamulcowy. No niestety płyn hamulcowy kwalifikuje się do wymiany. Za dużo wody płynie. Wymiana płynu hamulcowego. Teraz sprawdzimy ciśnienie w oponach i stan ogumienia. Ciśnienie i bieżnik w oponach w porządku. Teraz sprawdzimy stan oświetlenia w samochodzie. Proszę włączyć światła pozycyjne. Mijania. Drogowe. Kierunkowskaz lewy. Prawy. Te same czynności rozumiem, że i w tylnej części. Oczywiście. Lewy kierunkowskaz. Prawy. Wsteczny. Światło przeciwpowe. Teraz sprawdzimy ustawienie świateł mijania. Stan wycieraczek. Przednie pioro do wymiany. Tył w porządku. Teraz zajmiemy się sprawdzaniem stanu akumulatora. Proszę otworzyć maskę. Akumulator, tak.
przy okazji takiego sprawdzenia stanu akumulatora przy żądnym diagnostycznym możemy również sprawdzić stan elektryki w samochodzie, czyli stan alternatora, jak i również rozrusznika. Każdy uczestnik pit stopu otrzymuje od nas upominek, czyli bańkę płynu do spryskiwacza letniego oraz wraz również reklamówkę z gadżetami. Proszę bardzo. Tutaj mamy wynik badania technicznego pojazdu. Należy wymienić podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Dobrze. I również jest do wymiany płyn hamulcowy. Tutaj mamy adres naszej hurtowni i czterech zaprzyjaźnionych profi autoserwisów. Oczywiście. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, miłego dnia. Do widzenia. Panie kierowco, co pan sądzi o takiej akcji? Myślę, że to jest bardzo dobre takie dla kierowców. Sprawdzenie pojazdu za darmo, przed przeglądem szczególnie. Żeby potem nie było niespodzianek. Wiadomo, co zrobić, do czego się nastawić. Przyjedzie pan za rok? Myślę, że tak. Zmienię samochód, to przyjadę. Moim zdaniem są potrzebne, tak? No bo tak naprawdę niby za darmo, tak? Ale możemy dowiedzieć, czego brakuje u nas w samochodzie, tak? Albo co jest do wymiany. Nie, no, za darmo jest. No za darmo jest, no właśnie, dlatego mówię, nie? Słyszałem, że tu panowie, jak coś znajdą poważnego, zabierają dowód rejestracyjny. Nie boi się pan? Ale ja nie oddam. Żartowałem, dziękuję. Dziękuję. Myślę, że są bardzo potrzebne z tego względu, że samochód to jednak bezpieczeństwo, tak? Może zapewnić jakaś tam darmowa pomoc, a nie każdy chce jednak się zgłosić do tego i płacić za jakoś tam przegląd. Jasne, bo raz w roku musimy zapłacić, prawda, na obowiązkowym badaniu, a to jest zupełnie za darmo, można sobie naprawdę elementy, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, sprawdzić. Dokładnie, ale co pół roku też wypadało czasem zerknąć, czy coś nie stuka, nie puka. Zapowiedziana jest ta akcja cyklicznie. Czy za rok przyjedzie pan? Myślę, że tak. Zatem, proszę Państwa, impreza cieszy się wielkim powodzeniem. Kierowcy zadowoleni, chętnie przyjeżdżają. Także korzystajmy z tego typu imprez, usług, gdzie naprawdę, naprawdę za darmo, tak jak przed chwilą kierowca się wypowiedział, że można i co pół roku sprawdzać auto, jeżeli jest tylko sposobność. Tylko poświęcić chwilę czasu.